Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Vinci, a to mój nowy, kolejny poradnik origami. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić taką magiczną kostkę, która zamienia się w gwiazdki. Otóż, jest magiczna, dlatego że można z niej zrobić jedną, dwie gwiazdki, bądź jeżeli ktoś woli, dwa sześciany. A na sam koniec zabawy można to wszystko z powrotem złożyć w jeden sześcian. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia połowy takiej gwiazdy będziemy potrzebowali takich 40 karteczek formatu A7. Żeby wykonać takie karteczki, bierzemy naszą kartkę A4 i dzielimy ją w następujący sposób. Ciach, ciach, ciach. To jest właśnie format, którego potrzebujemy, czyli A7. Należy podzielić w ten sposób nasze wszystkie kartki. Do wykonania naszej gwiazdy będziemy używać dwóch różnych modułów, takich, czyli lewych, oraz takich, czyli prawych. One się różnią tylko tutaj, miejscem tego otworu. Tutaj jest na tej krawędzi, a tutaj jest na tej drugiej. Na razie zajmiemy się takimi modułami. Żeby wykonać taki moduł, bierzemy sobie naszą jedną karteczkę i zginamy ją na początek na pół w tą stronę. Następnie zaginamy w drugą stronę na pół. I teraz odginamy tą pierwszą warstwę do tej krawędzi. Następnie rozkładamy i zginamy na pół w tą stronę. Następnie trzymając kartkę w ten sposób, będziemy musieli dlatego tutaj prostokąta zrobić przekątne. Czyli zaginamy w następujący sposób. Tak i teraz druga. Następnie odginamy to w tą stronę i musimy wzdłuż tej oraz tej linii zgięcia wygiąć ten element w taki sposób, żeby tutaj nam wystawał. Następnie otwieramy sobie tutaj na górze i ten nasz tutaj powstały trójkącik odginamy na lewą stronę i zginamy kartkę wzdłuż tej tutaj linii zgięcia. I tutaj samo zgięcie nam się w taki sposób zagnie. Tu możemy sobie poprawić wszystko. Następnie tutaj wzdłuż tej linii zgięcia musimy wgiąć do środka ten element. Następnie trzymając kartkę w ten sposób musimy tą krawędź przyłożyć do tej krawędzi. Kiedy już przyłożymy, wkładamy tutaj sobie palec do środka i zaginamy zgięcie. Następnie jeszcze odginamy ten tutaj dolny element wzdłuż tej tutaj krawędzi. Można jeszcze tutaj sobie wzmocnić to zgięcie. I nasz jeden element do zrobienia jednego modułu jest gotowy.
należy zrobić takich 3. Kiedy już będziemy mieli zrobione 3 takie elementy, pokażę Wam, jak je połączyć. A mianowicie bierzemy 2, jeden ustawiamy w ten sposób, drugi w ten sposób i musimy ten tutaj pasek włożyć tutaj pod ten element tak równo, żeby zgięcie się kończyło równo z tą krawędzią. I jeszcze jednocześnie należy włożyć ten element do tej tutaj powstałej kieszonki. Powinno to wyglądać w następujący sposób. I teraz bierzemy kolejny i musimy w podobny sposób włożyć najpierw tutaj. Teraz włożyć ten tutaj element. I dopiero na końcu powkładać te tutaj trójkąciki do odpowiednich kieszonek. I kiedy to zrobimy, nasz jeden lewy moduł jest gotowy. Należy zrobić takich 4. Teraz zajmiemy się zrobieniem prawego modułu. Bierzemy sobie naszą jedną kartkę i zginamy ją na pół w ten sposób. Odginamy i zginamy w drugi sposób na pół. Następnie odginamy tą tutaj pierwszą warstwę do tej krawędzi. I odginamy całość. Następnie składamy na pół w tą stronę. I tak samo jak w tamtym module musimy złożyć tutaj przekątne dla tego prostokąta. Kiedy już to zrobimy, musimy tak samo jak w tamtym module wgiąć te tutaj linie zgięcia w tą stronę, otworzyć tutaj i tym razem założyć to na prawą stronę. Zapamiętajcie, jeżeli są lewe moduły, to odginamy na lewą stronę, a jeżeli prawe, to na prawą. No i tutaj zaginamy wzdłuż tej linii. Tutaj nam się samo oczywiście zagnie wszystko. No i musimy z tej strony zagiąć do środka. Następnie trzymając kartkę w ten sposób, przykładamy tą krawędź do tej krawędzi. Wzmacniamy sobie tutaj zgięcie, wkładając palec do środka. Można od razu tutaj wzmocnić również to zgięcie. I ostatnim elementem jest zagięcie tutaj wzdłuż tej krawędzi tego paseczka do środka. No i oczywiście, żeby zrobić taki moduł, potrzebujemy takich 3 elementów. Ale żeby połączyć żółte moduły z niebieskimi modułami, potrzebujemy jeszcze elementów łączących. Żeby je zrobić, bierzemy sobie naszą jedną kartkę i zginamy ją w ten sposób na pół. Odginamy i zginamy ją w drugi sposób na pół. Następnie trzymając kartkę w ten sposób, przykładamy tą krawędź do tej środkowej linii zgięcia, którą przed chwilą utworzyliśmy.
robimy identycznie tak samo. Odginamy sobie, odwracamy sobie na drugą stronę i odginamy te elementy równo z tą tutaj krawędzią. Następnie odginamy, również odginamy te elementy. Musimy wzdłuż tych linii zgięcia zgiąć to do środka. W taki sposób. Z drugiej strony robimy dokładnie tak samo. I zaginamy z powrotem te tutaj elementy, a to składamy na pół. I nasz jeden element łączący jest gotowy. Do jednego prawego modułu są potrzebne nam takie dwa elementy. Kiedy już wykonamy trzy takie elementy oraz dwa elementy łączące, należy je ze sobą połączyć w następujący sposób. Bierzemy sobie jeden taki element i bierzemy jeden element łączący, który w taki sposób chowamy. No i bierzemy sobie teraz taki element i w taki sam sposób, jak łączyliśmy niebieskie moduły, łączymy te. Z tą różnicą, że kiedy połączymy już dwa, bierzemy sobie element łączący i znowu go tutaj wkładamy. No i dopiero dokładamy ten trzeci element. Kiedy już to zrobimy, nasz prawy moduł jest gotowy. Należy zrobić takich cztery. Kiedy wszystkie nasze moduły będą już gotowe, pokażę Wam schemat ich łączenia. Na samym początku ustawiamy sobie niebieski, czyli lewy u mnie, moduł w taki sposób. Następnie bierzemy prawy i ustawiamy, żeby ten jeden element szedł górą, a drugi dołem. Następnie ustawiamy kolejny lewy w taki sposób. Później bierzemy prawy i ustawiamy w taki sposób, żeby tutaj jedno szło dołem, a drugie tutaj bokiem. Następnie bierzemy kolejny lewy. Ustawiamy go tutaj w taki sposób. Następnie kolejny prawy ustawiamy, żeby jedno szło bokiem, a drugie dołem. Później bierzemy kolejny lewy i ustawiamy go w taki sposób. A na samym końcu bierzemy kolejny prawy i ustawiamy, żeby jedno poszło dołem, a drugie poszło górą. I w taki sposób należy te moduły połączyć. Już pokazuję, jak to się robi. Bierzemy dwa, te początkowe. I jeśli mamy je tak połączyć, to tutaj musimy w lewym wyciągnąć kawałek tutaj i włożyć ten element. I następnie schować to z powrotem tak, jak było. I połączyliśmy pierwsze dwa moduły. No i tutaj sobie patrzymy, jak mamy połączyć i bierzemy kolejny. Mam połączyć z dołem, więc tutaj sobie otwieram, wkładam i z powrotem zamykam.
No i łączymy tak całą naszą gwiazdę. I kiedy już połączymy wszystkie nasze moduły, możemy się bawić naszą gwiazdą. Mamy teraz gwiazdkę. A teraz mamy kostkę. A teraz znów gwiazdkę. Kiedy chcemy zrobić podwójną taką gwiazdę, oczywiście dorabiamy sobie drugie takie samo i musimy tutaj tym tak poprzekładać, żeby otwory pasowały do tych tutaj elementów, żeby je w taki sposób ułożyć. I kiedy to zrobimy, to mamy taką pełną kostkę, którą oczywiście można sobie przemienić w dwie gwiazdki bądź w dwa sześciany. A kiedy znudzi nam się zabawa, możemy to złożyć razem, żeby zajmowało mniej miejsca. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego poradnika.